Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. O modlitwie napisano już setki książek i rozpraw naukowych, ale czym tak naprawdę jest modlitwa? Niektórzy powiedzą, że oddechem wolności i odpoczynkiem w ramionach kochającego Ojca. Inni powiedzą, że jest rozmową, dialogiem miłości dziecka i Ojca. Modlitwa nie jest potrzebna Bogu, ona jest potrzebna nam. Jest niezbędna na drodze duchowego rozwoju. Modlitwa ustawia na właściwe tory relacje między Bogiem a człowiekiem. Ja doświadczam na modlitwie, że jestem kochany, akceptowany przez Boga. Doświadczam, że Jemu naprawdę na mnie zależy, że troszczy się i zabiega o to wszystko, co do życia mi jest niezbędne, nawet o błahostki. Modlitwa uczy mnie pokory, bo uświadamia mi moją znikomość, słabość i niewystarczalność, a jednocześnie uczy mnie, że właśnie wszystko, czym jestem i co posiadam, zawdzięczam właśnie Jemu, Bogu, mojemu Ojcu. Na modlitwie poznaję własną niewystarczalność i wszechmoc Boga, a jednocześnie uświadamiam sobie, że nie jestem samotną wyspą i że inne dzieci Boże, żyjące ze mną pod jednym dachem nieba, także potrzebują mojego wsparcia. Modlitwa otwiera mnie nie tylko na Boga i budowanie z Nim głębokiej relacji, ale także pomaga mi rozpoznać w drugim człowieku mojego brata, czasem nawet bardziej utrudzonego i bardziej potrzebującego ode mnie. Dobra modlitwa otwiera serce człowieka. Otwiera je bardzo szeroko.